Oto dlaczego gry z otwartym światem nie są fajne. Kto z was lubi gry z otwartym światem? Kto z was lubi gry, które są bardziej zamknięte? A kto z was lubi oba typy? Bo ja jestem tym typem człowieka, który lubi oba typy gier tak naprawdę. Z tym, że wydaje mi się, że trudniej jest zrobić dobry, otwarty świat, niż dobrze zrobić zamknięty świat. Też oba. Że otwarty świat może bardzo łatwo spierdolić. Strasznie łatwo jest zrobić tak, że no niby jest otwarty świat, tylko że A, jest na przykład bardzo pusty, B, są bardzo powtarzalne czynności. I tak dalej, nie? Tych minusów jest dużo więcej do znalezienia, tych problemów. Te powtarzalne czynności, można powiedzieć o większości gier współczesnych Ubisoftu, nie? Oni mają bardzo często otwarte światy w tych nowych swoich grach, jako tako otwarte. Z tym, że połowa rzeczy wygląda jak questy w MMO, które nie powinny tak wyglądać. MMO ma proste questy, typu znajdź mi 8 itemów i przynieś, dlatego że to są ograniczenia silnika i no tak to po prostu wyglądało, chociaż oczywiście współczesne MMO trochę już od tego odchodzą na szczęście, ale kiedyś tak to wyglądało. Nie wiem, w grach Ubisoftu. W każdej części mapy masz po 13 punktów, gdzie możesz się wspiąć i odblokować punkt jakiś tam widokowy. Fajnie, zajebiście, nie? To samo było w Guild Warsie, który był MMO. Puste światy, otwarte, to też jest problem. I to możemy powiedzieć, prawdopodobnie, nie boję się tego powiedzieć, chociażby o tym nowym zonie w DLC do Elden Ringa. Tam, gdzie się idzie do Midry, tam jest kurewsko pusto. Ten świat, ten zone konkretnie jeden, i w ogóle parę zonów jest w DLC-ku takich, które są zbyt puste jak dla mnie. Za mało się w nich dzieje. Biegniesz przez nie i jest niewiele do roboty. Możesz spojrzeć sobie na widoczki, jest ładnie, ale nic się nie dzieje. I ten zone Midry chyba najbardziej mi zapadł w pamięci przez to, że oprócz tego, że jest duży, jest tam mało do roboty, to przy okazji nie możesz jeździć na koniu, więc nie możesz przez niego szybko przebiec. Tylko za każdym razem musisz iść do przodu przed siebie, a przed tobą jest dosłownie co parę kroków jakiś mobek i w sumie tyle. Nic więcej, nie? W Skyrimie jest zabawnie, bo to ile możesz dźwigać zależy jest od wytrzymałości. Wojownicy pakują w życie i mają mały udźwig. Łucznicy pakują wytrzymałość, by spowalniać czas i mogą znosić pół świata. Dobre otwarte światy mogą być zbyt puste, ani nie mogą być zbyt puste, ani nie może być zbyt mocno nasrane. Właśnie ta, wydaje mi się, że ten balans, który chcesz stworzyć w grze, jest bardzo ważne. Jest strasznie ciężko zrobić dobry, otwarty świat i plus otwarty świat, który nie jest skomplikowany za mocno. Bo jeśli chodzi znowu powrót do Elden Ringa, ludzie bardzo narzekali, że ten świat jest ogromny, że jest za duży, nie? Mimo że według mnie w podstawce Elden Ringa jest on fajnie zagospodarowany, ale ludzie mówili, że jest za duży, że jest przytłaczający, że jest aż zbyt dużo możliwości eksploracji. Oni nie wiedzą, co robić, się gubią i widząc, ile jest rzeczy do roboty, nie chcą w to grać, bo to ich przytłacza. I to był dość popularna opinia o podstawce Eldena jeszcze. Nasrane jest na Skellige, to prawda. Dragon's Dogma 2 miała najbardziej denny, otwarty świat. O, widzisz, nie grałem na szczęście, więc nie planuję. Nie grasz w gry, ja też nie gram w gry Ubisoftu na szczęście, ale widziałem to. To jest od Ubisoft tak robi od 10 lat, nie? Co najmniej, dobra. Zobaczymy, co nam powie na ten temat Barely Fanatical. Dlaczego? Dlaczego gry otwarte są, nie są aż tak fajne? Open world games. Open world. 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 Okay. Już pomijając fakt, że w ogóle w pewnym momencie parę lat temu deweloperzy jakoś tak się uparli. Była taka mania, że każda gra musi mieć otwarty świat. I ludziom się bardzo to przejadło. Bardzo się przejadł otwarty świat. I w tym momencie większość ludzi mówi, dajcie nam gierkę, która jest zamknięta. Proszę was. Wszyscy fani Elden Ringa, włącznie ze mną, może nie wszyscy, ale wielu fanów Elden Ringa, włącznie ze mną, mają taką nadzieję cichą, że jednak kolejna gra nie będzie kolejnym Elden Ringiem, nie będzie otwartym światem, tylko będzie czymś bardziej na kształt tego, co zrobiło ostatnio Lies of P, tego, co robili w Soulsach i tak dalej, nie? Gra, która nie trzyma cię za rękę, ale jednocześnie też jest bardziej zamknięta, ma po prostu korytarze, a nie wielki, otwarty teren, gdzie możesz chodzić, gdzie chcesz. Teraz ten trend raczej się chyba zamknął. Już nie ma aż takiej manii na tworzenie otwartych światów, ale parę lat temu to po prostu każda gra musiała mieć, kurwa, otwarty świat. Open world games don't necessarily suck. In fact, some of my favorite games ever made are open world, but the problem I have with the term is how we've reached a point where developers use it to advertise or sell their game. That mountain isn't a backdrop. That moon isn't a backdrop. And the Soviet Union isn't a backdrop. You can visit it too.
For whatever reason, that one board meeting decided for the game to be open world. Hint, the widely successful games are open world, so we should do it too. The team in charge of creating it is now stumped. What should it look like? How should we get from point A to point B? Should we put in side quests? Should those side quests be any good, or just filler to increase the length of the game? Should our game have had a different structure? Does our game benefit from being open world? And No właśnie. To jest też dobre pytanie. Should our game have had a different structure? Dawaj jeszcze raz. Czy nasza gra ma jakiś benefit w tym, że jest otwartym światem? Bo wiele gier udaje, że jest otwartym światem. Wiele gier robi coś takiego, że są otwartym światem, masz wielką mapę, możesz wchodzić gdzie chcesz, ale mimo to do każdego questa, jaki podnosisz, masz znaczniki, które cię po prostu jak po nitce od punktu A do punktu B ciągną. I co z tego, że świat jest otwarty, skoro i tak chodzisz tymi ścieżkami, które deweloper sobie wymyślił, że ty masz tędy iść, masz kurwa znacznik, masz strzałeczkę, masz światło, które ci pokazuje, gdzie masz iść. Po co mi otwarty świat? Czy jest jakiś plus z tego, że świat jest otwarty, skoro i tak chodzę po nitce w tym świecie, nie? Jesteś w środku gry Baldura? Przechodź, jest świetne. Czy Miyazaki nie mówił przypadkiem, że Eldena już skalą nie da tą rady przebić? Tak, mówił, że Elden Ring jest już w taką skalą ogromną, że oni nie mają szans i chcą się skupić na mniejszych projektach, więc ja kibicuję temu podejściu. Ja mam nadzieję, że na grę gdzieś między Sekiro a Bloodborne'em, to by był dla mnie ideał, taki Lies of P od FromSoftu. Our game benefit from being open world. And I feel like that last statement is where certain developers miss the mark. What ends up truly distinguishing the good games from the great games and the great games from the generational ones. So grab your friends, grab your pets, grab your snacks, grab your butt cheeks. We're gonna try and figure out why your open world game isn't fun. Let's start with the setting. When trying to figure out whether your game should incorporate an open world, it's important to think about how the setting will help bring your world to life. To jest, jak ta gra się nazywała? Z tą babą wkurwiającą? Jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Nie Forbidden, nie Forgotten, coś na F. Nie wiem, ilu z was grało w demko tej gry, właśnie tutaj z tą babą. Ja grałem w demko, tylko w demko na szczęście. I miałem takie podejście, że ten świat jest kurewsko pusty, tam się nic nie działo po prostu w tym demie. Tylko że jak grałem w to demo, to miałem wrażenie, okej, to jest Forspoken, tak aktor, Forspoken, tak to się nazywało. Tylko ja myślałem sobie, okej, to jest tylko demko, może to w demku jest tak pusto, nie? Ale tej gry w końcu nie kupiłem na szczęście, bo pamiętam, że też była afera z tym, że ona jest kurewsko droga na premierę. No i się cieszę, bo okazało się, że ta gra była mega flopem i to, że ten świat był otwarty i był pusty, to się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło po prostu w tej grze, nie? Nie wiem, ilu z was grało na przykład w Hogwarts Legacy. Tam też jest open world, który jak dla mnie, nie wiem, czy to jest powszechna opinia, ale dla mnie on był pusty. Było tam oczywiście wiele takich miejsc, które były dość ciekawe do zwiedzenia i tak dalej, ale miałem wrażenie, że to też były takie miejsca typu od wioseczki do wioseczki, od kampa do kampa, ale między nimi to były po prostu drzewa i zwierzęta. I miałem takie, aha. Czyli po prostu niby otwarty świat, ale koniec końców jednak idę od wioski do wioski i tak. Nie warto pamiętać tytułu tej gry. Warto, żeby wiedzieć, co jebać, nie? Żeby wiedzieć, co jebać. Forspoken ci ominął i zdecydowanie dobrze. Właśnie ja po tym demku, jeśli chodzi o kombat, miałem takie mieszane wrażenia, ale ładnie wyglądał ten kombat. To mogłem mu przyznać na pewno. Tylko że poza kombatem nic nie było fajne, nie? Takie mam wrażenie. Whether your game should incorporate an open world, it's important to think about how the setting will help bring your world to life. Generally speaking, the more fictional and fantastical your world is, the better your chances are at imagining its wildlife, its environments, its atmosphere, and the rules you write for that world will be a lot more flexible. If I create an open world with monsters that can breathe fire and monologue the dialogue for Shrek Forever After from memory, then you wouldn't bat an eye if I told you every time the protagonist clapped his ass cheeks, the enemy goes blind. Willingly. Let's take an example. Elden Ring, The Lands Between. You are present in a world filled with dragons, demons, kings, queens, magic, witches, a wolfman. So is a dude eating shit really that hard to accept? Or a massive fuck-off conqueror with swords the size of trees riding an anorexic horse? What about Hyrule? You have a water domain with fish people, a fire domain with rock-eating ogres, a wind domain with bird people, and an earth domain with woman-only warriors. There are creatures who shit golden poo when you solve puzzles, hostile goblins, lizards, and lion centaurs that accept you as one of them when you put on a mask, but don't linger too long around the lino. Of course, the longer you spend carefully crafting a world, the deeper the connection an audience has to it, as well as the creatures that populate it. Some developers can sidestep that world building and take the route of using an already established piece of work. Shadow of Mordor with the Lord of the Rings universe, the Witcher franchise from the books. Shadow of Mordor is open world then? Co ty gadasz? Nawet nie grałem w żadne te ani Shadow of Mordor, ani Shadow of War.
Ale mam na liście, żeby kiedyś ograć. Czy grałem w Returnal? Grałem. Tylko, że na PlayStation, a ja nie potrafię na padzie, padzie strzelać. I to jest problem. Ale sam pomysł Returnala jest świetny jak dla mnie. Tylko nie chcę go znowu kupować. Może jak będzie jakiś na mega, mega dużej promocji na PC, to może wtedy kupię. Bo jak ja kupowałem, to był tylko na konsolę jeszcze. Na tyle mi się podobał, że kupiłem strzelankę na konsolę, których nienawidzę na konsolach. Nienawidzę, ja jestem pecetowcem, ja strzelam myszką, kurwa. I się odbiłem od tej gry przez to. Plują na Polaków, nie było tego, nie było tłumaczenia na polski. Jest open world? O proszę, nawet nie wiedziałem. Wiem, ja wiem, że jest Returnal na PC, wiem. Tylko, że no, on teraz też kosztuje ciągle swoje, nie? Ile teraz kosztuje na Steamie Returnal, aż sprawdza. Wiadomo, że na Instant Gaming byłoby taniej, ale... Wiem, że takie 200 ciągle, no 259, kurwa, nie? To jest za dużo, za dużo. Nie dam tyle za grę, którą już mam na konsoli. Jak będzie za 25,90, to może kupię, ale mam inne gry do ogrania póki co. I najgorsze jest to, że ja ją kupiłem na promocji w wersji tej digital, więc nie mogę tego odsprzedać nawet, nie? Hogwarts Legacy with Harry Potter, Star Wars, Batman, Spider-Man. When you are gifted the opportunity to work on a loved franchise, the fans will only ask that you love that franchise enough to faithfully adapt its world. Otherwise, they know you're just in it for the money. One of my biggest wishes is that someone somewhere eventually adapts the Percy Jackson franchise into a video game, or the Kingkiller Chronicles, or Avatar. Not that one. Avatar Ubisoftu. XD. Are incredibly successful settings that have not needed to be purely fantastical, and not all fantastical worlds are even that great. Some of my favorite worlds have been post-apocalyptic, futuristic, or a mix of both. You know what? Horizon's a bitch. Perfect setting. Perfect setting! But there was just so much that could have been better as far as an open world goes. And I'll talk about that in just a second. But first, I need to talk about games that decided to go for more realistic settings. The more grounded the setting is, the more you'll have to maintain its sense of realism, its limitations, and the rules you write can't be absurd or you'll end up breaking the immersion. If the protagonist's ass cheeks clap in this instance, he's probably getting dicked down. Really bad. To you, the Far Cries and the Divisions and the Watch Dogs and the Mad Maxes and whatever the fuck this scammy piece of shit is, it's time to take a peek. Ale w ogóle właśnie Mad Max to jest ciekawa sytuacja. Gdzie jestem, no kurwa. Watch Dogs and the Mad Max. Mad Max jest ciekawą sytuacją, nie? Bo Mad Max, można powiedzieć, że kurwa jest pustym światem. Przecież tam się nic nie dzieje. Tylko, że taki jest pomysł tego świata, nie? To ma być wasteland, ma być rozjebana pustynia, bez życia praktycznie, tylko z paroma jakimiś tam właśnie obozami, nie wiem, złodziei, bandytów, jakimś jednym miastem i tak dalej. Że tutaj nie można narzekać teoretycznie na to, że jest pusty. And whatever the fuck this scammy piece of shit is, it's time to take a piece out of Rockstar's book. Specifically Red Dead Redemption 2. If you've ever thought about... Nie grałem w Red Dead ciągle. This is it. The level of interactivity in Red Dead is what makes it so immersive. You can start bar fights, greet and antagonize strangers, go fishing, go hunting. When you hunt, you actively search for a beast's trail. You can skin whatever you kill. There's legendary fish and beasts. You can play the knife game. You can play poker, you can rob trains, lasso NPCs and drag them around, sit in and listen to your gang's conversations. Arthur is never in the same position you leave him in when you close the game and restart it. It's as if the world exists even when you're not playing it. The world is beautiful and it demands you truly see it. And that's why most of the game is horse riding and fast travel is so inconvenient. Rockstar is making sure you see every inch of this world. But that doesn't automatically mean all games should have inconvenient traversal. The world you create should warrant it. Otherwise, I'll look at your game like, fuck this shit. I want to glide across the map because there's nothing to do. And speaking of gliding across the map. Oh. Car. Nie wiem, ja ciągle nie grałem w tego. Ciągle nie grałem w żadnego Red Deada. Teraz jest jakieś info podobno, że może wyjść niedługo nawet Red Dead 1 na peceta. Ale ja czuję, że ja bym się w tej grze zanudził. Ja widzę te światy, one są ładne, ale nie wiem, czy bym się potrafił wciągnąć w taką grę. Plus wiem, że Red Dead jest długi, więc nie wiem, czy chcę aż tyle czasu na to poświęcać. Jakoś, nie wiem, nie czuję w tym. Zawsze jak widzę jakieś klipy z Red Deada, to są takie rzeczy bardzo filmowe. To rzadko jest coś, co jest czym... Ja lubię jednak akcje w grach. Lubię akcje w grach. Czasem gram w gry, które są takie jak Baldur na przykład, który jest jednak mocno postawione na fabułę tak naprawdę i jest grą w ogóle turową w kombacie, ale czuję, że bym się w Red Deadzie zanudził, nie wiem. Jakoś nie potrafię się, nawet nie mam go na tym, na wishliście mojej na Steamie, bo jakoś tak mnie odpycha od tej gry, mimo że widzę, że jest ładna. I jak widziałem te filmiki teraz, jak on te parę tych właśnie kadrów pokazał, jak sobie ten, nie wiem, Arthur Morgan, tak się nazywa ten główny bohater, przychodził, to wygląda świetnie, ale no nie wiem. Akcja też jest, ale chyba pokazują te filmowe rzeczy, bo akcję prawie każda gra ma, ale ja lubię akcję właśnie. Ja jestem takim typowym, wiecie, gościem, który, może nie, ale
Często się mówi, że dla faceta to potrzeba w filmie konkretnie czego? Wybuchów, krwi i cycków. Jak są te rzeczy, są te trzy spełnione warunki, to automatycznie film jest dobry, nie? Ja taki coś potrzebuję. Ale pewnie bym się wciągnął. Zakładam, że to jest jedna z tych gier, która mimo tego, że na pierwszy rzut oka czuję, że nie chcę z jakiegoś powodu, mimo że mi się podoba, to i tak by mnie wciągnęła, nie? Opisałeś właśnie Red Dead Redemption. RDR2 jest długie? Nie. Idę wbić 1000 godzin w WoWie. No pewnie, że tak. Ale w WoWie to ja to robię świadomie. Ja chcę wbijać te 1000 godzin, albo no, ostatnio mówiłem, mam 4000 godzin w WoWie, nie? Na aktualnym koncie. Więc no. Jak najbardziej. Horseback. Car. Horseback. Car. Horseback. Car. Horseback. Chocobo. Ugly chocobo. It's important to ask the question. Is it tedious to get from point A to point B? If not, then go ahead and put in whatever vehicle or mount you had in mind. Ugly king chocobo. But if it is tedious, then there's a few things to consider. Can I place things along the way to make the journey more interesting? I already mentioned Red Dead. Kurde, tak szybko to pokazał, ale... To jest ten, jak ta polska gra się nazywała, o zombiakach. Przypomnijcie mi. Ta polska gra o zombiakach od Techlandu, to było fajne. W sensie, jeśli chodzi o konkretnie aspekt tego, jak się poruszasz po tym mieście, nie? Że zapierdalasz gdzieś budynkami, skaczesz, robisz parkour. Uciekasz od tych Dying Light. Jeśli chodzi o sposób poruszania się, to świetnie połączyło grę typu zabijamy zombiaki z Mirror's Edge'em plus minus, nie? To było takie combo fajne, które rzeczywiście dawało ci jakąś tam przyjemność z tego pokonywania tego świata. To nie było chodzenie, kurwa, z punktu A do punktu B po ziemi, tylko latanie po tych skrótach w ogóle było jeszcze lepsze, bo teoretycznie w większość miejsc mogłeś dojść pieszo, chodząc po ziemi, ale dużo przyjemniejsze było to, jak mogłeś to zrobić rzeczywiście jakimiś ciasnymi przejściami, odblokowywałeś, nie wiem, jakieś ślizgi, żeby móc robić, żeby móc, nie wiem, dalej skakać, szybciej biegać, coś tam. To było fajne. Dying Light 2 było już przekombinowane, dwójki nawet nie przeszedłem, ale w jedynce było świetne to po prostu. Along the way to make the journey more interesting, I already mentioned Red Dead in this instance, so let's go with Elden Ring. I barely remember even spending that much time on Torrent, because I was always drawn towards something in the distance, transported to another location against my will, or something was always drawn towards me. A lot of games tend... Jeśli chodzi o Eldena, ja mam... nie mam problemu z tym jeżdżeniem na koniu. Elden jest jak dla mnie na pierwszym przejściu na tyle fajnie wypakowany podstawka, na tyle fajnie wypakowany contentem, że jednak na tym koniu dużo nie chodzisz, nie? Często schodzisz z konia, widzisz jakieś tam ruiny i sobie po nich latasz, ale później, na kolejnych przejściach, tylko że ja mam 1000 godzin w tej grze, oczywiście, że po 1000 godzin będę znać każdą drogę i będę miał takie, okej, idziemy stąd, dotąd, wchodzimy na konia, widzimy się za 5 minut, nie? Ale wydaje mi się, że Elden za pierwszym razem rzeczywiście jest całkiem przyjemny do eksploracji. Jest dużo rzeczy. Jest tak dużo, że tak jak mówiłem, niektórzy ludzie narzekają, że jest zbyt dużo i to ich przytłacza, ile jest do eksploracji. Uwielbiasz dwójkę, bo ten feeling jest parę razy lepszy i jest dużo dynamicznych teamów do parkouru. Właśnie pamiętam, że ja w dwójce... Ile ja mam w dwójce w ogóle? Ja nie przeszedłem tej gry, ale kupiłem na premierę Dying Light 2. 14,5 godziny mam w dwójce. 14,5 godziny. Przyjemnie mi się biegało na pewno. W pewnym momencie, ale nie skończyłem tej gry. To prioritize the destination being fun, but the truth is, great open world games make the journey fun as well. Breath of the Wild turned climbing into a fun minigame, so you had to figure out how to manage stamina to reach a high place. And from there, you jump off and glide into whatever looks interesting. Tears of the Kingdom said, fuck it, we're shooting you up into the stratosphere so you can have a wider field of view. And wait, there's islands in the sky as well. And if you don't like using the horse anymore, just make something cool. I grasz 15 FPS-ach. Navigate a massive area. Time to pick on Horizon again. So in Zero Dawn, You had something going, letting me hack into mounts, boring mounts, but you still let me do it, and it was quite fun at the time. In Forbidden West, you gave me a glider, which is good, but you didn't allow me to climb any surface I wanted so I could use it. So climbing ended up being inconvenient because I needed to see what was possible to climb, and then gliding didn't take me very far. So I still used that stupid ass fast travel system because traversal wasn't working for me. And the one thing that would have made it amazing to travel was unlocked towards the end of the game. This Sunwing pissed me off so much. Much. I just let me have it earlier, man. Superhero game. W ogóle wkurza mnie strasznie w wielu grach i w Soulsach również. Niekoniecznie jeśli chodzi o fast travel, to w ogóle nie jest związane z otwartym światem, ale odblokowywanie fajnych rzeczy dopiero pod koniec gry. Ja tak w Soulsach mam bardzo często, że powiedzmy chciałbym zrobić przejście gry z jakąś konkretną bronią z bossa, albo która jest w jakimś konkretnym endgame'owym momencie, no ale żeby tam dojść, to muszę dojść na sam koniec gry. Mam takie, czyli to zabiję z tą bronią dwa bossy maksymalnie, tak? To jest oczywiście, no tak musi to wyglądać, ale żałuję tego. Ja nie lubię NG plusów grać, więc
zawsze jest argument, że no na NG plusie sobie z tym bronią zagrać. Ja nie chcę NG plusa, ja chcę od początku moją postać budować pod tą bronią, a nie już z budowanym buildem grać to. Granie na Switchu to tragedia, jeszcze na tych kontrolerach to w ogóle, prawda. Nie, znaczy ja wiem, że wiele osób jak ma tego zwykłego Switcha, ja mam Lite'a akurat, bo ja wiedziałem, że ja będę grać tylko przenośnie i tylko w pociągu albo jak u rodziców jestem. Ale wiele osób jak podłącza rzeczywiście do telewizora sobie pod ten, jak to się nazywa, nie port, pod to coś. To kupuję ten Pro Controller i z tego co go macałem, bo mój kumpel jeden taki ma, taki kontroler, to jest całkiem przyjemny w tym, całkiem przyjemny w trzymaniu jak dla mnie. Gorzej jak broń, którą chcesz jest tylko z Last Bossa, no na przykład, nie? A w Soulsach to jest notoryczne, że przecież każdy boss w Eldenie ma swoją broń osobną, nie? Więc niestety. I wiele ranów, które ja bym chciał zrobić, jest zamknięte przez to po prostu. Na przykład chciałem, w prawie każdym Soulsie zrobiłem Bow Only Run, przechodzenie gry samym łukiem. I chciałbym to zrobić w Bloodborne. Z tym, że w Bloodborne Bow Blade, bo jest takie coś, Bow Blade, dostaje się dopiero w DLC-ku. I to głęboko w DLC-ku. Więc musiałbym przejść grę, zdobyć tą broń w DLC, wyjść na NG+, już z gotowym buildem i dopiero na NG+, się przechodzić to. I kurwa, no tak to ja nie chcę. Mam jedną postać, która testuje bronię i ma już kilkanaście przejść za sobą. No ja właśnie nie lubię NG+. Plus jest taki, że ostatnio nauczyłem się korzystać z cheat engine'a, więc mam dwa rany zaplanowane, które polegają na tym, że na początku gry wrzucę sobie w rękę broń i przechodzimy z tą bronią całą grę. I tyle. Wszedłem całego Bloodborne'a, nie znalazłem żadnej broni. Jak? Znaczy w Bloodborne'ie jest mało broni, to jest prawda, nie? Ale jak mogłeś żadnej broni nie znaleźć, to nie wiem. Znaczy tak naprawdę najlepszą broń masz na samym początku, nie? I to jest ten zwykły Soul Cleaver, który jest po prostu godstier bronią. If you are working on a superhero game, I feel like this is a cheat code. I've always had fun with Traversa when it came to superhero games. You're playing as a motherfucking metahuman or just a really smart billionaire with combat expertise. Spider-Manie zawsze ludzie mówią, że jest zajebisty, nie? Powerful like this. Traveling. Fate rested in my hands and I could kill him if I wanted. We really need a new Infamous. I also believe there is to latanie na pajęczynach w Spider-Manie jest cudowne po prostu. An endless amount of time going to the world because it was so addicting. To do so, give it up for the one and only Transformers Devastation. Ach, to są te Transformersy, z których my zawsze słuchamy soundtracka na tych, na gitarowych ranach. To są te Transformersy, których się nie da kupić, kurwa, bo nie mają już licencji na tą grę. Deweloperzy. Next up, Exploration. Don't you just hate it when you open a map and oh, I know what I'm gonna find there now. Thank you, Horizon. Either that or regurgitated content. Rinse, repeat. Rinse, repeat. Rinse, repeat. Oh, look, it's a cute little fox. Oh, bamboo challenge. Where's the bird taking me now? A haiku? Oh shit, let me spit some bars. Several days later. To właśnie Ubisoft bardzo często, nie? I will endanger your species. Oh, look, more bamboo. Where will you take me now, little bird? Oh, hey. To musi być bardzo bolesna rzecz dla ludzi, którzy grają właśnie po trofea, nie? Bo często te trofea, z tego co wiem, polegają na tym, że znajdź wszystkie punkty widokowe w grze i masz ich, kurwa, 472 rozjebane po całej mapie i biegasz za nimi tylko po to, żeby to trofeum zrobić. Ja na szczęście trofeów nie robię, więc mam wyjebane. Ale wiem, że to bardzo mocno rozciąga ten gameplay. Bardzo często ta fabuła główna na przykład jest na parę godzin, ale jak chcesz zrobić wszystko, to łeb rozjebany po prostu. W Tsushimie przez 1/3 gry te aktywności są super, ale później katorga, robiłem platynę w tym. Ja Tsushimie nie ogrywałem jeszcze nigdy. I chyba nie planuję w ogóle. Jak w prawdziwym świecie, ptaki zawsze prowadzą do nagrody. PP is hard. She said hers was way harder. It's bigger than mine. I don't want to spend too long on this one. I think games with open worlds should reward a sense of exploration and not make it cumbersome. That's Anthem, ne? How you plan to create the setting for your open to world. To exploration in a more grounded setting won't always work because there aren't too many rewards or discoveries that could fit the setting. Of course, that depends entirely on developer creativity. There are a lot of people who adore Ghost of Tsushima, and I am very sorry to say this, but I think the world got very stale very fast, and I still 100%ed it just to see if there was anything worth exploring. But apart from that one cool quest with the guy
guy who had something new with lightning. I got bored quick. In Breath of the Wild, Elden Ring, Tears of the Kingdom, and you know what? I'll even let Horizon stick a foot in there. Exploration did feel pretty good. Stumbling upon dragons, more dragons, underground froggy, death birds, rock monsters, robo dinos, three-headed dragon, land sharks. This is where you warrant having an open world. I could talk about a dozen other games that do manage to deliver in moments, but it's this trio of games that is so consistent in blowing my mind with how much there is to do and see and fight. If you feel like there should be another game mentioned in this breath, please leave it in the comments and I will try and play. Finally, I want to talk about... Jakie są dobre gry z otwartymi światami, które możecie teraz przypomnieć sobie? On wspomniał Elden Ring, Zelda, Horizona też wcisnął na tą listę. Czy ja grałem... Mogę WoWa powiedzieć, bo... Ale to jest MMO. MMO osób bym w ogóle nie liczył. Subnautica? Czy brałbym takie survivale pod uwagę? Może? Bo wtedy można byłoby też powiedzieć, że Valheim na przykład. Minecraft. Minecraft jest świetnym open worldem, nie? To tutaj w sumie tak. Dobre, dobry strzał. Farming Simulator. Nie no, Farming to... Ark? Nie grałem w Arka nigdy. Nie grałem w Arka nigdy. Nie jara mnie w ogóle. Ark. Jak widzę gameplay z Arka, to zawsze mam wrażenie, że... Paskudne to jest, brzydkie i w ogóle. A takie AAA-owe, duże gry, które rzeczywiście miały fajny, otwarty świat? Nie wiem, czy... Baldura można byłoby podciągnąć? Nie wiem, to wtedy każdego RPGa takiego dużego CRPGa by można było podciągnąć. Nie wiem. Assassin's Creed Origin? To był ten egipski, tak? To był chyba jeden z pierwszych albo pierwszy otwarty asasyn, czy nie? Ja nie grałem w asasyny podwójce żadnego, więc się nie wypowiem. Ale chyba Origin nie był tym pierwszym otwartym rzeczywiście asasynem, gdzie to się zaczęło. I też pierwsze. I też właśnie pamiętam, że wiele osób to też mówiło, że to jest świetne. A później po prostu stwierdzili, ej, tak ludziom się podoba ten jeden, no to zaczęli robić to w każdym kolejnym, nie? W każdym kolejnym i zaczęli to robić w każdej grze. I z Far Cry'a zrobili kolejnego asasyna, znaczy w sensie otwarty świat podobny, i z Avatara zrobili otwarty świat podobny, i zgadnijcie, co prawdopodobnie się będzie działo za tydzień, tak? Jak wyjdą te nowe Gwiezdne Wojny. Więc pozdrawiamy YouTube, z naszej perspektywy za tydzień dopiero jest premiera. Once Human ostatnio widziałem fajne kompilacje tego, fajne kompilacje fizyki. Ja ciągle muszę zagrać w Once Human, jeszcze nie miałem okazji, a trochę sobie zęby na tą grę szczerzyłem. Ale tylko, że to jest znowu survival, nie? To jest znowu survival. Taki połączony fajnie z grą typu looter shooter, troszeczkę też extraction shooter można powiedzieć. Tu jest combo ciekawe, nie? Survival MMO, no właśnie. Czyby zwiedzanie w Assassin's Creed to plus, to ja nie wiem, to ja nie znam. Ja zobaczę, jakie gry w ogóle... Grałem ostatnio. W ciągu ostatniego roku. To ja grałem, co miało otwarty świat tutaj. No Soulsy, znaczy Elden Ring na pewno. Czy było to coś dużego, co miało otwarty świat, co mi się podobało? Czy w ogóle jakikolwiek otwarty świat ja grałem? Rzeczywiście Euro Truck Simulator. Nie no, co nie ma otwartego świata. No Dziedzictwo Hogwartu i Sons of the Forest. Ale no na Dziedzictwo Hogwartu akurat narzekałem przed chwilą, nie? Mówiłem, że jak dla mnie jest trochę zbyt pusty, ale on, ten twórca tego filmu mówił o tym, pomniał w międzyczasie. Była przebitka z Hogwartu i mówił jako dobry tytuł. Synowie to jest znowu survival, nie? Survival musi być otwarty. Wydaje mi się, że tutaj... Nie ma opcji zrobić survivala, który jest zamknięty tak naprawdę. Tyle komentarzy, nikt nie napisał Gothic. A prawda. No tak, goticzek. Gothic ma fajny otwarty świat. Mały w jedynce tak naprawdę, jak już go poznasz, ale ma fajny otwarty świat. Pamiętam jak ten. Ja w ogóle pierwszy raz Gothica przeszedłem tam półtora roku temu, nie? Ja nie grałem nigdy w jedynkę. Kiedyś dawno temu dwójkę przeszedłem, ale w jedynkę grałem te półtora roku temu pierwszy raz i w pewnym momencie właśnie jak grałem, miałem w głowie takie coś już, że kurwa, już znam te wszystkie drogi, którymi ciągle biegam i backtrackuję na pamięć. Szkoda, że w tej grze nie ma teleportów. I dosłownie pół godziny później dostałem teleporty do każdego dużego miasta i miałem takie, o kurwa, jaka ta gra jest przełomowa. W 2000, którym? Pierwszym roku, tak, to wyszło? W 2001 roku już o fast travelu pomyśleli. Ja pierdolę. Zmiotło mnie to z planszy po prostu. No Man's Sky ma nieskończony świat. No Man's Sky jest teraz tak naprawiony, że podobno, wiadomo, jak było na początku. Chyba nie trzeba przypominać, ale wiem, że teraz jest bardzo, bardzo warte uwagi. But structure. Honestly, this could be a video in itself, but the basic idea is your game probably doesn't have to be open world. Open zones, semi-open worlds, open sandbox levels, these are all different ways you can fit in quote-unquote open world content without having to change the original structure of the game you intended. I feel like Horizon could
could have been an incredible semi-open world, Ghost of Tsushima would have benefited a lot more from having compact zones with densely populated content, something the Yakuza games are so fucking good at. For some reason, I guess to try and boost time played, a lot of these open world games stretch out their worlds and the content ends up being very bare bones or repetitive. Most recently, Resident Evil 4 Remake, God of War Ragnarok, The Last of Us 2 have these segments in an otherwise predominantly linear game where you can actually explore a wider open area. And it feels a lot better to do because it's content that's packed into a smaller space without feeling intrusive or overwhelming. There was that boating segment in Resident Evil 4, freeing the Half-Guffas and destroying Freya's wedding gifts in God of War Ragnarok. A whole other open space which was completely random, but a lot of fun because I fought a Draken. And that part where Ellie picked up a random guitar and that one guy on YouTube played Take On Me, that was an open space. So yeah, I mean, if you're making an open world, you should know what kind of setting your game should take place in and whether it'll... Właśnie, Evowed to jest, tak? To jest Evowed? Gameplay z Evowed? Evowed przenieśli na przyszły rok chyba, tak? Czy na późniejszą część roku? Na przyszły rok chyba. Czekam na Evowed. Go hand in hand with exploration. Can you reasonably populate the area with things to see and do? If not, maybe the structure of the game can change a bit, making certain portions of the game linear and certain segments more open. Or maybe you can create smaller locations altogether and shove a wide variety of content into those worlds. Is getting from point A to point B going to be a pain in the ass, or will it actually be fun to do? Starfield and Spider-Man 2 are some of the biggest games coming out very soon, and I'm excited. Czekaj, very soon. A, bo to jest film sprzed 11 miesięcy. No to Starfield to wiemy, jak wyszedł akurat, nie? Właśnie dziwiło mnie, że przez cały ten film, jak mówił o fajnych, otwartych światach i chujowych otwartych światach, nie wspomniał nic o tym. Nie wspomniał nic o Starfieldzie. Ja Starfielda nie grałem osobiście, ale widziałem, jak niektóre planety wyglądają i są, kurwa, puste. Nie. Starfield nie zrobił dobrze gry, kurwa. Czy Last of Us nie jest przypadkiem liniowe? Jest, ale on właśnie w tym momencie mówił o światach, które są liniowe, ale momentami dają ci taki... To jest, kurwa, czekaj, ja ci pokażę. Pa, gdzie jest? O, tutaj. Mamy sobie otwarty świat, który idzie sobie tutaj środkiem, ścieżką, nie? I on jest liniowy, odbijasz się od ściany do ściany i idziesz po prostu do celu, nie? Ale w pewnym momencie robi ci taki szerszy segment, który pozwala ci zeksplorować sobie, nie? I wtedy czujesz się, jakbyś miał tą namiastkę lekko otwartego świata, po czym wraca znowu do bycia liniowym, gdzie odbijasz się od ścian i idziesz dalej, 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 nie? Takie coś jest fajne w grach, jak dla mnie. Przełyk, żołądek, anus, dokładnie tak. Że nie masz cały czas tej ciasnoty, że nie czujesz się po prostu zamknięty w korytarzach. Tak jak na przykład, nie wiem jak wygląda Hellblade 2, bo jeszcze nie grałem, jest za drogi, szkoda mi pieniędzy na grę, która jest tak mała i krótka, ale Hellblade 1 miał dla mnie taki problem troszeczkę, że ja się czułem jakbym był, mimo że jestem w lesie prawie cały czas, gdzieś tam w jakiś chuj wie gdzie, to czułem się jakbym był ciągle w korytarzu, czułem się po prostu zaszczuty w jednym korytarzu, nie mogę z niego wyjść i tam był rzeczywiście cały czas ten linearny progres, który ci nie pozwalał nigdzie za bardzo w bok przejść, nie? DS3 jest cały czas taki, tylko że DS3 ma jeszcze inny design, bo są gry, które rzeczywiście prowadzą cię w ten sposób, na przykład, z tym rozszerzeniem odbytu, kurwa, żołądkiem. Są gry, które cię prowadzą tak, jak właśnie Hellblade 1, ale z kolei DS3... Kurwa, nie chciałem tego. DS3 ma coś takiego, że masz tak, później masz rozwidlenie, to rozwidlenie rozwidla się na kolejne dwa rozwidlenia i to się rozwidla jeszcze mocniej nagle, nie? I masz takie, że kurwa, gdzie ja dojdę, nie? I te rozwidlenia dają ci niekoniecznie ani otwarty świat, ani całkowicie zamknięty, tylko taką troszeczkę zagmatwaną łamigłówkę, nie? I otwierają się z drugiej strony, no właśnie. Ale tak, momentami tak jest. Na przykład, jeśli chodzi, czułem się troszeczkę zamknięty w Lies of P. W Lies of P miałem wrażenie, że jednak gra cię ciśnie cały czas tym główną ścieżką, tak jak... Gdzie jest moja myszka? Kurwa. Tak jak w tym przypadku, że cały czas idziesz prosto i nie masz za bardzo zakrętów, gdzie skręcić, bo każde miejsce cię wprowadza w jedno miejsce, gdzie być powinieneś. Ale Lies of P i tak mi się bardzo podobało. Było świetne, nie? Pod tym względem. Mimo tego, że rzeczywiście było bardzo liniowe. Ludzie porównywali oczywiście bardzo prawidłowo Lies of P klimatem i gameplayem do Bloodborne'a, ale Bloodborne był też troszeczkę bardziej nieliniowy aniżeli Lies of P. Bloodborne, DS3 mają jak dla mnie bardzo podobne światy i właśnie jak dla mnie są w ten sposób zbudowane, nie? A gdyby to było DS1, to by się okazało jeszcze w ogóle, że jedna z tych odnóg nagle cofa cię do tego miejsca i ta odnoga też cię cofa do tego miejsca,
i masz tak pobudowany świat, że jeszcze masz milion skrótów przy okazji, nie? W DS3 też są skróty oczywiście, ale mniej znaczące dla całości wielkości świata, nie? One cię nie cofają wszystkie do Firelink, tylko do powiedzmy poprzedniego ogniska, który jest takim twoim punktem zbioru, takim checkpointem na przykład. DS1Peak, siemanko Viking. I did because I want to see whether more games are picking up on the fact that their competitors are absolutely blowing the open world space out of the water, and excited to see what future games will do next. But for now, my friends, I leave you with this. Should Ben 10 be an open world game? Comment below. Bye bye. Hadouken! Tak, zróbmy open world Ben 10. Proszę. Marzę o tym.